To może być sztuczne. Tak szybko. Tylko jedno gdzie. A to było. Bocian! Patrz! Bocian! To samobójcy zdjęli skafandry. Idę za nimi. Gdzie żyć w tych przeciągach? Proszę, czar. Co proś? To tylko jakiś strzał. Tak. Będzie kawał. Może być takie... No, wiesz... To pani w imieniu... Tlenu jej zabrakło. Więcej się idzie o jaja? Powiedzenie. Ut! To żółteczko. Łóżko jest potrzebne. Poznaję kolegi. Żółteczko już. Zresztą nie ma żadnego promieniowania. Jak to? Jak to nie ma promieniowania? Nasze urządzenia pomiarowe są niezawodne. Jak wy chcecie, to umierajcie. Ja idę. Zostań! Byście oszukiwane, okłamywane. Nie masz żadnego promieniowania. Widziałaś, że taki, a ty ptaki... Wszystko oddałam życie za matczyn. Emma Dax ze służby Genetics. Ilania Renata. Uśmierciły nas. Archeo. Gdyby nie ich ofiar, nie mogliby się odbyć. Bezprecedensowy zabieg. Z ciebie też od dłuższego czasu krążyły pogłoski o znalezieniu dwóch osobników zahibernowanych w końcu XX wieku. Pytamy o to. To niemożliwe! Służby Archeo. Mniejsze pragnę oświadczyć. Rzeczywiście obu samców wydobyto i odhibernowano. Jednakże jakiekolwiek niebezpieczeństwo zostało zażegnane, gdyż dziś rano w specjalistycznej klinice Archeo dokonano zabiegu naturalizacji, pomagając tym stworzeniom. Mogę nareszcie uczestniczyć w naszym... Przecież one kłamią się w oczy! Co nie było możliwe przed zabiegiem, gdyż jako osobnik stojący na niższym poziomie miejsca chci doprowadzenie mnie do używalności. Dlaczego one tak kłamią? Dla wyższej idei. Przecież to jest wstrętnie. Po co miałby niepokoić całe społeczeństwo? Tego nie robi się ludziom, one kłamią. Kłamią, ja nie chcę, nie chcę, nie! Nie chcę, żebym cię dotykał? Tak, tak. Nie wiem. Chodź, zwiedzimy sobie piętorko. O, proszę powietrza! Ja chcę wrócić do bazy, ja nie chcę! Uspokój się, bakteria ma tak krzyżę w dupę!